Kolejne spotkanie z Księgą Objawienia. Jeszcze raz serdecznie witam tych, których już witałem, tych, którzy w międzyczasie dotarli, tych, których być może nie było z nami ostatnio, a dzisiaj są, tak, kłaniam się nisko. I rozpoczynamy. Jesteśmy już przy 14 rozdziale Księgi Objawienia. Czytajmy. W zasadzie pierwszych 5 wierszy już studiowaliśmy, jeśli dobrze pamiętacie. Tak? Studiowaliśmy już? Tak, także zaczniemy 14 rozdział od 6 wiersza. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi, przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki bowiem idą za nimi. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś, podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: zapuść sierp swój i żni, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznie poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. Kolejny fragment Księgi Objawienia, bardzo istotny fragment. Ci, którzy badają Biblię, teolodzy, nazywają 14 rozdział ostatnim Bożym wezwaniem do ludzkości. Nazywają ostatnim Bożym poselstwem, jakie Bóg kieruje do świata. Czy rzeczywiście jest to uprawnione twierdzenie? Myślę, że w dzisiejszym rozważaniu tego rozdziału albo potwierdzimy to, albo zaprzeczymy temu. Niemniej już po przeczytaniu tego rozdziału widzimy, że dzieją się tu rzeczy rzeczywiście i dziwne, i straszne. Mnie zawsze, muszę wam szczerze powiedzieć, przerażał ten 20 wiersz. Tak? Krew, która sięga wędzideł końskich. No, koń nie jest niskim zwierzęciem. Tak? Potworne, duże ilości krwi. Oczywiście jest to też pewna mowa symboliczna. Za chwilę dojdziemy do tych myśli, ale już teraz chcę pokazać, że są tu i straszne rzeczy, ale również i bardzo ważne rzeczy. Ale również są rzeczy pocieszające. Jest nadzieja, jest pewność. 6 wiersz mówi, zresztą przed tym 6 wierszem mamy tutaj tytuł: wizja trzech aniołów.
Jest to tak zwane trójanielskie poselstwo, dlatego że trzech aniołów leci jeden po drugim. Czytamy, widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Pierwsza rzecz, jaka tutaj nam się pojawia, że pierwszy anioł, który leci przez środek nieba, ma Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi. Już ciekawym sformułowaniem jest ta Ewangelia wieczna. Ona ma być zwiastowana mieszkańcom ziemi. I przez kogo ma być zwiastowana? Czytamy przez tego pierwszego anioła. Widzieliście kiedyś, żeby aniołowie głosili Ewangelię? Komukolwiek? Pan Jezus komu zlecił głoszenie Ewangelii? Swoim uczniom. Powiedział, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, pouczajcie ich, nauczajcie tego wszystkiego, co ja was nauczyłem, co ja wam przekazałem. A kto uwierzy, ochrzci się, będzie zbawiony. Czyli nie musimy tutaj zbyt długo zastanawiać się, co symbolizują ci aniołowie. Ci aniołowie nie symbolizują aniołów. Jest to symbol tych, którzy zwiastują Ewangelię. Ludzi, którzy niosą Ewangelię. Pan Jezus tę misję pozostawił apostołom, ale w Ewangelii Jana czytamy, ale nie tylko im, ale i wszystkim, którzy dzięki ich słowu uwierzą i będą ten sztandar prawdy przekazywali dalej. Zresztą w Biblii słowo anioł, słowo anioł nam się zawsze kojarzy z tą istotą stworzoną przez Boga, która nazywa się anioł, która często wyobrażana jest jako postać ze skrzydłami, w białych płaszczach, i wcale nie chcę powiedzieć przez to, że my tak mamy nie myśleć. Biblia przedstawia aniołów, i to aniołów ze skrzydłami, i to aniołów nawet z podwójnymi, z potrójnymi skrzydłami, ale anioł również w Biblii występuje w znaczeniu posłańca, tego, który jest posłany, i w tym znaczeniu aniołem może być każdy, aniołem może być istota anielska, aniołem może być człowiek, nawet aniołem w tym znaczeniu był Pan Jezus, bo On został posłany tutaj na ziemię w ściśle określonym celu, jako ten posłaniec. I wielokrotnie w Biblii słowo anioł odnosi się do ludzi, gdy mają specjalną misję do spełnienia, gdy są posłani z jakimś zadaniem. A tutaj jest szczególne zadanie, aby zwiastować mieszkańcom ziemi. Czyli już wiemy, że ci aniołowie to ludzie, którzy zwiastują Ewangelię. Ale ciekawym jest tutaj ten termin Ewangelia wieczna. Czy rozumiemy, co samo słowo Ewangelia oznacza? Dobra nowina. No ale na czym polega ta dobra nowina? Dobra nowina o czym? O zbawieniu. A na czym polega zbawienie? Daje nam życie wieczne. Ale dlaczego daje nam życie wieczne? Bo jesteśmy tacy dobrzy? Z łaski. Czyli my nie zasłużyliśmy na życie wieczne. Myśmy zasłużyli na śmierć. A ta dobra nowina polega na tym, nie musisz umierać. Jest ktoś. Jest Baranek Boży, który umarł za ciebie. Nie musisz umierać. Jest dobra nowina. Jest Ewangelia. O tym, że możesz żyć. Nie dlatego, że jesteś dobry, nie dlatego, że jesteś lepszy niż inni, ale dlatego, że Bóg jest dobry. Dlatego, że On tak umiłował świat, że Syna swego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelia. Że ktoś, kto nie zasłużył na to, aby żyć, żyje. Ktoś, kto zasłużył na karę śmierci, nagle jest ułaskawiony. W historii były takie przypadki, kiedy ktoś siedział w celi straceń, oczekiwał na śmierć, a tu nagle prezydent ułaskawia. Prezydent, czy król, czy gubernator. Bóg Wszechświata ułaskawił nas. Nie musimy umierać. Możemy żyć wiecznie. I to jest Ewangelia. Ale ona nazwana jest Ewangelią wieczną. Dlaczego nazwana jest Ewangelią wieczną? Na wieki, tak? Bo zasada zbawienia nigdy się nie zmienia. To nie jest prawda, jak być może usłyszycie kiedyś,
że w Nowym Testamencie ludzie są zbawieni z łaski, a w Starym Testamencie są zbawieni poprzez zakon, z uczynków, czy w innej formie. Nie, Pismo Święte mówi, że Ewangelia jest Ewangelią wieczną. W Biblii nawet słowo wieczny nie zawsze oznacza ten, który trwa wiecznie. Bo za chwilę w tym samym rozdziale spotkamy ogień wieczny i będziemy mieli pewien problem. W Biblii nie zawsze coś, co jest wieczne, oznacza w sensie czasowym, że nigdy nie ma końca. Wieczne często oznacza niezmienne. Wieczne często oznacza trwałe. Boże zasady, jeśli chodzi o zbawienie, jeśli chodzi o Ewangelię, są niezmienne. I w tym znaczeniu są wieczne. Ale również w czasowym znaczeniu są wieczne. Bo o Jezusie jest powiedziane, że już przed założeniem świata jako baranek Boży był przeznaczony. Na wypadek, gdy człowiek zgrzeszy, gdy człowiek upadnie. Piotr tak pięknie mówi, że to nie srebrem, złotem, drugimi kamieniami jesteśmy wykupieni z marnego postępowania naszego. Tego przez ojców nam przekazanego, bo my dziedziczymy przecież grzech, ale drogą krwią Jezusa, który był już na to przeznaczony przed założeniem świata. Każdy człowiek zbawiony w Starym Testamencie był zbawiony na zasadzie ofiary baranka. Tam w Starym Testamencie pod postacią symboli tych zwierząt fizycznie składanych na ofierze. Ale to nie te zwierzęta gładziły grzechy. Apostoł Paweł w Nowym Testamencie wyraźnie o tym mówi. Gdy ktoś był tydzień temu w sobotę, ale nie na wykładzie wieczornym, tylko na nabożeństwie, pamiętam, mieliśmy kazanie też na podstawie księgi objawienia, że to praktycznie Jezus jest centrum wszystkiego. Jest gwarancją zbawienia ludzi przed, w czasach Starego Testamentu i ludzi żyjących w naszej erze. Ewangelia wieczna. Bóg jest dobry. Bóg tak Cię ukochał, tak Cię umiłował, że zdecydował się swego Syna dać, aby Ciebie ratować. Bo my często mówimy, zresztą tu występują plemiona, języki, ludy, narody. Wiecie, gdy tak się mówi o ludach, narodach, językach, plemionach, to bardzo łatwo jest zgubić jednostki. No, bo to wtedy jest cały świat, masa. A w masach bardzo łatwo jest zgubić jednostkę, siebie. Pan Jezus umarł za mnie. Pan Jezus umarł za Ciebie, indywidualnie, za każdego z nas. Ale ten anioł lecący przez środek nieba jest symbolem tego poselstwa, które ma być głoszone w naszych czasach. Bo my wiemy, że już objawienie wprowadza nas do tych ostatecznych czasów. I ten anioł mówi donośnym głosem. Czyli ludzie w dzisiejszych czasach mają mówić donośnym głosem. Pamiętamy, gdy studiowaliśmy 10 rozdział, to wielkie rozczarowanie, które miało miejsce w 1844 roku. Ludzie załamani, zniechęceni i Bóg kieruje do nich poselstwo. Ty musisz powstać i musisz teraz prorokować, musisz na nowo głosić. Co głosić? No jest wspaniałe poselstwo do głoszenia. Jakie to poselstwo? Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Postarajmy się tak, no, nawet bardzo drobiazgowo ten siódmy wiersz rozpatrzyć. Pierwsza część tego poselstwa, które ma być głoszone w naszych dniach, które jest głoszone w naszych dniach, które jest głoszone między innymi dzisiaj, gdy my tutaj się zebraliśmy. Pierwsza część tego poselstwa brzmi: bójcie się Boga. Co to znaczy? Bać się Boga. Wszak Biblia przecież mówi, że Bóg jest miłością. Wielokrotnie o tym mówi. Jak można się bać Boga, który jest miłością? Nie żyjemy w średniowieczu przecież, gdzie ludzi straszono piekłem, mękami. Co to znaczy bać się Boga? Myślę, że wiele tutaj moglibyśmy powiedzieć, ale Pismo Święte odpowiada nam na to pytanie. W księdze przypowieści Salomona czytamy takie zdanie. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Czyli bać się Boga to nie znaczy drżeć przed Nim. To nie znaczy chować się przed Nim. Tak bał się Boga Adam i Ewa, gdy zgrzeszyli. Pamiętamy? Uciekali przed Bogiem. Ukrywali się przed Bogiem. Bóg pyta, dlaczego się ukryliście? Bać się Boga, tutaj w myśl definicji Pisma Świętego, jest to w 8 rozdziale Księgi Przypowieści Salomona,
Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. I taką myślę przeczytać. Zbyt drogo kosztowało zbawienie rodzaju ludzkiego. Zbyt drogo kosztowało zbawienie rodzaju ludzkiego, aby można było spokojnie przejść do porządku dziennego nad zagadnieniem zła, grzechu, nieprawości, jako normalnymi zjawiskami istniejącymi na naszej ziemi. Czyli boi się Boga ten, kto zło nazywa złem, kto zło nazywa po imieniu, kto nie godzi się z nieprawością, kto nie godzi się z niemoralnością, kto nazywa te rzeczy po imieniu, mówi, że są złe. Jeśli więc człowiek nienawidzi zła, w tym sensie, że nie jest zuchwałym, niepoprawnym grzesznikiem, można o nim powiedzieć, że stara się przynajmniej być istotą, pielęgnującą bojaźń Bożą w swoim życiu. To nie oznacza, że człowiek, który boi się Boga, nigdy nic złego w życiu nie zrobi, nigdy nie upadnie, nigdy nie popełni grzechu. Ale to jest człowiek, który ma świadomość, co jest dobre, a co jest złe. To jest człowiek, który nie chce robić zła, nie chce popełniać tych rzeczy, żyje w tej świadomości. I sama ta świadomość w oczach Bożych jest uznana za bojaźń. Bo my często mylnie to rozumiemy. Ja wielu spotkałem ludzi, którzy uważają, że tu chodzi, że ten boi się Boga, kto absolutnie jest doskonały, kto bezwzględnie jest doskonały, kto nigdy nie upada. Aha, jak upada, zgrzeszy, to znaczy on się nie boi Boga. Nie. Człowiek, który boi się Boga, wystarczy, że ma jasną świadomość, co jest dobre, a co jest złe. My często wiemy, co jest złe. Ale jest coś w nas, co pcha nas do złych rzeczy. I teraz człowiek, który popełni takie zło i wie, że to jest zły, to znaczy, że on się nie bał Boga? Nie, on się bał Boga. Tylko ten zakon ciała, tak jak mówi apostoł Paweł, jeszcze w nim jest silniejszy niż ten zakon ducha, umysłu, którym on akceptuje Bożą wolę. Sama akceptacja Bożej woli jest w oczach Bożych tym, co już jest wypełnieniem niejako zakonu. A Bóg, gdy widzi nasze chęci, gdy widzi nasze pragnienie, dodaje nam sił, abyśmy tę wolę Bożą mogli pełnić, mogli wypełniać. Nie chciałbym, aby ktokolwiek z was zrozumiał, że chodzi tutaj o jakąś absolutną doskonałość. Wielu dzisiaj głosi takie poglądy. Jeśli ktoś potrafi być absolutnie doskonały, nie powinien przychodzić tutaj, nie potrzebuje Jezusa, no bo Jezus jest potrzebny tym, którzy są słabi, tym, którzy mają swoje bolączki, tym, którzy mają świadomość swojej słabości, bo Jezus jest lekarzem, a lekarz potrzebny jest tym, którzy się źle mają. Nie potrzebują przecież ci, którzy są zdrowi, nie potrzebują lekarza. I dlatego bardzo podoba mi się ta myśl, że jeśli więc człowiek nienawidzi zła, w tym sensie, że nie jest zuchwałym, niepoprawnym grzesznikiem, można o nim powiedzieć, że stara się przynajmniej być istotą pielęgnującą bojaźń Bożą w swoim życiu. On pielęgnuje tę bojaźń Bożą w swoim życiu. To jest ta myśl o bojaźni Bożej. Ale dalsza część mówi: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Po raz kolejny w Biblii, po raz kolejny na naszych spotkaniach, może nie tak często Księdze Objawienia, ale ci, którzy byli na spotkaniach jeszcze z Danielem, wiedzą, że po raz kolejny pojawia nam się sąd, sprawy związane z sądem. Pismo Święte wiele mówi na temat sądu. Ale o jaki sąd tutaj chodzi? Popatrzmy, nawet samo sformułowanie jest takie: gdyż nadeszła godzina sądu Jego. A pamiętamy, że my te wydarzenia umiejscawiamy po tym wielkim rozczarowaniu, o którym studiowaliśmy w 10 rozdziale. Czyli takim przełomowym rokiem jest tutaj ten rok 1844, w którym ogłoszone jest poselstwo: nadeszła godzina sądu Jego. Tego sądu nie było do tej pory. To poselstwo nie mówi: oddajcie pokłon Bogu, gdyż nadchodzi godzina Jego sądu. Nie, czyli tu Biblia mówi nie ani o przeszłości, ani nie o przyszłości. Mówi: nadeszła godzina sądu Jego.
Popatrzmy, po raz kolejny mamy wyraźne świadectwo, już czasowo umiejscowione, że nauka o sądzie, który odbywa się w naszych dniach, poza naszymi oczami, ale wierzę, że z naszą świadomością, bo o to Bogu chodzi, abyśmy mieli tego świadomość. Po raz kolejny przekonujemy się z Pisma Świętego, że jest to rzeczywista nauka. A ona, no tak naprawdę, aby ją tak dokładnie zrozumieć, no musielibyśmy chociaż na krótko sięgnąć do księgi Daniela. Pamiętamy tam proroctwo z 8 rozdziału, które całe mówiło na temat świątyni, bezczeszczenia świątyni. I pytanie w pewnym momencie pojawia się. Jak długo zachowuje ważność widzenie związane ze świątynią, z jej bezczeszczeniem, z deptaniem? I odpowiedź, aż do 2300 wieczorów i poranków. Pamiętamy? Interpretowaliśmy, że chodzi tutaj o te 2300 lat. Potem mieliśmy problem, bo 8 rozdział kończył się tym, że wszystkie symbole zostały Danielowi wyjaśnione, tylko widzenie o 2300 wieczorach i porankach nie zostało wyjaśnione. Pamiętamy, że Daniel aż zachorował, zemdlał z tego powodu, bo bardzo chciał zrozumieć widzenie. I potem przeszliśmy do 9 rozdziału, gdzie Bóg z powrotem posyła anioła, pamiętamy, Gabriela, którego wcześniej posłał właśnie w 8 rozdziale z poleceniem, aby wyjaśnił Danielowi wszystko. Gabriel wyjaśnił prawie wszystko Danielowi, ale tej części, pamiętamy, nie wyjaśnił. I teraz na specjalną modlitwę Daniela, cała część 9 rozdziału to jest ta modlitwa Daniela i pod koniec tej modlitwy pojawia się anioł Gabriel, który mówi: przyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Ja tutaj mówię szczególnie teraz do tych, którzy byli na tych spotkaniach. No, ci, którzy są dopiero na objawieniu, musieliby te zaległości nadrobić. I w 9 rozdziale pojawia nam się, w jaki sposób należy liczyć to proroctwo. Bóg jak gdyby daje kolejne proroctwo, mówiąc o 70 tygodniach, pamiętamy, 490 latach, które powiedział, będą odcięte od tych 2300. I tam jest również powiedziane, od jakiej daty należy liczyć to proroctwo. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu? A kiedy objawiło się to słowo? Mówiliśmy, że chodzi o dekret Artaxerxesa z 457 roku. I licząc od tego dekretu, pamiętamy, bo naród izraelski był w niewoli przecież wcześniej. Teraz potrzebny był dekret pozwalający wrócić im do ojczyzny i odbudować Jeruzalem, odbudować świątynię. I taki dekret w 457 roku pojawił się. Potem widzieliśmy, że te 490 lat, wszystkie wydarzenia tam opisane dokładnie się wypełniły. Dokładna data wystąpienia Jezusa w czasie chrztu. Dokładny okres 3,5 lat działalności Jezusa, potem dokładnie data Jego śmierci męczeńskiej, potem 3,5 lata jeszcze głoszenia Ewangelii dla Żydów, koniec w 34 roku naszej ery, tych 490 lat i dalsza część aż do 2300. I to doprowadziło nas do roku 1844, pamiętamy. I dlatego ta data 1844 jest tak ważna. No i później mówiliśmy o wielkim rozczarowaniu, jakie nastąpiło w 1844 roku. Ale to rozczarowanie, jeszcze raz chcę podkreślić, gdyby komuś to umknęło uwadze, absolutnie nie było związane z datą 1844 rok. Bo tak naprawdę wielu próbowało i próbuje do dzisiaj podważyć tę datę. Ale tych wyliczeń nie da się podważyć. Rok 1844 jest rokiem pewnym. To w takim razie, co było przyczyną rozczarowania? Nie ta data była przyczyną rozczarowania, ale to, co miało się wydarzyć w 1844 roku. Proroctwo to z 8 rozdziału Daniela mówiło aż do 2300 wieczorów poranku, świątynia znowu będzie oczyszczona. Inne przekłady mówiły, wróci do swojego prawa. Ale szczególnie ten przekład księdza Jakuba Wójka, który mówi, że świątynia będzie oczyszczona. Wiecie, tym ludziom, którzy żyli tam na początku XIX wieku, im nawet do głowy nie przyszło, myśmy już o tym mówili, że w niebie może być coś brudnego, coś, co wymaga oczyszczenia. Jeśli coś wymaga oczyszczenia, to na pewno nasza ziemia, bo tu jest grzech, tutaj jest nieprawość, tu jest zepsucie, tu są morderstwa, tu są wojny, tu świat, jak gdyby już jak ten balon pompowany jest do granic swojej wytrzymałości. I ta nadzieja, tak, powróci Pan Jezus i oczyści naszą ziemię. I dlatego spodziewano się w 1844 roku powrotu Jezusa. Jezus nie przyszedł. Wielkie rozczarowanie, wielki płacz, wielki jęk. I wtedy poselstwo. Dlaczego się załamujesz? Powstań! Ty musisz iść teraz do narodów świata, do ludów i musisz na nowo głosić im.
co? Powstaje pytanie. I nagle czytamy, Jan dostaje trzcinę mierniczą i poselstwo. Zmierz świątynię i tych, którzy się w niej modlą. Ale zewnętrznego przeciąga nie mierz. Rozczarowanie polegało na tym, że oni świątynię widzieli właśnie w tym przeciągu. Bo na dziedzińcu umierały ofiary. Na dziedzińcu był ołtarz, na którym płonęła ta ustawiczna ofiara, na której dopuszczono się tego przestępstwa. Symbol ofiary Jezusa na krzyżu Golgoty. Jezus złożył ofiarę swoją tutaj na ziemi. Czyli ziemia jest tym dziedzińcem. I dlatego, że byliście skoncentrowani na ziemi, dlatego, że tutaj na ziemi spodziewaliście się oczyszczenia, dlatego, że tutaj na ziemi spodziewaliście się przyjścia Chrystusa w 1844 roku, dlatego się rozczarowaliście. Nie mierz dziedzińca. Masz trzcinę mierniczą i zmierz świątynię. Poznaj naukę o świątyni i głoś tę naukę. Bo nikt tego nie zna. Nikt tego nie słyszał do tej pory. Ta prawda była powalona na ziemię. Była zdeptana. Że w niebie jest świątynia. W niebie jest kapłan Jezus Chrystus. On tam wszedł ze swoją ofiarą. Ze swoją krwią. I to było powodem tego rozczarowania. I teraz ci ludzie, którzy przeżyli to rozczarowanie w 1844 roku, mieli to zrozumieć. I tutaj takie jedno zdanie. Właśnie zrozumienie świątyni stanowi wprowadzenie do zrozumienia Ewangelii. Niesamowite. Zrozumienie świątyni stanowi zrozumienie wprowadzenia do Ewangelii. A pierwszy anioł głosi Ewangelię wieczną. Czyli my nigdy tak naprawdę chyba nie zrozumiemy Ewangelii wiecznej, czym jest, jeśli nie zrozumiemy nauki o świątyni. I dlatego Jan otrzymuje poselstwo. Zmierz świątynię, czyli poznaj ją, bo tam jest Ewangelia. Wielu ludzi dziwi się dzisiaj. No jak w nauce o świątyni ze Starego Testamentu, w naszych czasach, pod koniec XX wieku, może być Ewangelia zawarta? Ale chociażby słowa Pana Jezusa, który powiedział, że wszystko, co w Starym Testamencie zostało napisane, mówiło o Nim. O mnie mówiło Pan Jezus. Mówił. Całe Pismo składa świadectwo o mnie. Wtedy mówił tylko o Starym Testamencie. Czyli w każdym zdaniu, w każdej księdze Starego Testamentu znajdujemy Jezusa. Właściwe zrozumienie świątyni stanowi wprowadzenie do zrozumienia Ewangelii. Co to jest świątynia? I jaką rolę odgrywa w planie zbawienia? My pamiętamy, że służba w świątyni dzieliła się na służbę codzienną i służbę tą doroczną. Służba codzienna odbywała się na dziedzińcu świątyni i w miejscu świętym. Każdego poranka i każdego wieczoru składano na ołtarzu całopalenia baranka jednorocznego, który nie mógł mieć żadnej wady, to było bardzo istotne. Bez wady, jednoroczny baranek. Była to tak zwana ofiara ustawiczna. Na tej ofierze dopuszczono się przestępstwa w myśl księgi Daniela 8 rozdział. Ta ofiara, która miała symbolizować doskonałą ofiarę Jezusa. I symbolizowała nieustanne stawiennictwo Jezusa Chrystusa za wszystkich. Pamiętacie, myśmy na Danielu dość dokładnie wyjaśniali to, ale chciałbym jeszcze powtórzyć to, a szczególnie tym, którzy nie byli na Danielu. Przeczytać, jak to się odbywało. Składanie ofiar od poszczególnych ludzi odbywało się w ten sposób, że pokutujący grzesznik przyprowadzał zwierzę ofiarne do drzwi świątyni, do drzwi dziedzińca. I kładąc ręce na głowę ofiary, wyznawał swoje grzechy, które symbolicznie były przeniesione na ofiarę. Następnie własnoręcznie zabijał zwierzę, co oznaczało, że dokonane zostało zadośćuczynienie za grzech. Substytut grzesznika, niewinne zwierzę stawało się zapłatą za grzech. Kapłan brał nieco krwi, pomazywał rogi ołtarza całopalenia, tego, który stał na dziedzińcu. W ten sposób niejako następowało zarejestrowanie wyznanych grzechów. To jest ta spowiedź, jaka odbywała się w Starym Testamencie. Człowiek, który zgrzeszył, który chciał pojednać się z Bogiem, przeprowadzał swoją ofiarę, swego baranka. I czytamy, wkładał na niego ręce, wyznawał grzechy, własnoręcznie go później zabijał, a reszty dokonywał kapłan właśnie tę krew, marząc tą krwią rogi ołtarza. W ten sposób grzechy przechodziły z człowieka na świątynię. Czyli były rejestrowane w ten sposób w świątyni. Czyli zanieczyszczały tę świątynię. Wyobrażacie sobie każdego dnia setki, tysiące, nie wiem ile tam ludzi przychodziło i każdy przychodził ze swoimi grzechami. I kapłan każdorazowo mazał rogi tego ołtarza. To nawet fizycznie brudziło się. Ale to nie chodziło o to fizyczne pobrudzenie. Symboliczna rejestracja tych grzechów w świątyni. I wszystko, co tam było, to była Ewangelia. No bo grzesznik, jakie miał szanse, gdyby nie było świątyni? Nie miałby żadnych szans.
A tak było miejsce, w którym mógł zostawić swoje grzechy i mógł usłyszeć: odejdź, jesteś wolny, jesteś pojednany z Bogiem, twoje grzechy są ci przebaczone. To była ta spowiedź w Starym Testamencie. Oczywiście tam nie było żadnych konfesjonałów, tam nie było żadnego pukania. To odbywało się tak bardzo prosto i tak bardzo naturalnie. Grzesznik, widząc umierające zwierzę, które własnoręcznie musiał zabić, własnoręcznie uśmiercić, własnoręcznie gardło poderżnąć, zwierzę, które było niewinne, które nic złego nie zrobiło, musiał sobie uświadomić, czym jest grzech. Musiał się uczyć ohydy grzechu, że ktoś niewinny umiera, abym ja, winny, mógł żyć. I on odchodził. Wolny. Ale jeśli to by tylko krew tych zwierząt gładziła grzechy, patrzmy, jak byłoby to mizerne. I dlatego Pismo Święte zawsze mówi, to nie grzech kozłów, cielców, owiec, baranów gładzi grzechy. To wszystko był symbol. To wszystko była Ewangelia w obrazkach. Ewangelia w przypowieści pokazana. W Nowym Testamencie zawsze Ewangelia jest pod postacią przypowieści pokazywana. W Starym Testamencie też. Tą przypowieścią Starego Testamentu o zbawieniu jest świątynia. Baranek to była przypowieść o Chrystusie. Kapłan, który tam sprawował tę służbę, to była przypowieść o Chrystusie. Bo to Chrystus dzisiaj również sprawuje tę funkcję pośredniczą. Ja do Niego zanoszę moje grzechy. On stawia się za mną przed swoim Ojcem. Moglibyśmy to analizować. Każdy sprzęt, który stał w świątyni, czy to świecznik, czy ołtarz do spalenia kadzidła, czy stół z chlebami pokładnymi. To wszystko mówiło o Jezusie. To wszystko była Ewangelia. Nawet kiedyś czytałem, że wejście na dziedziniec świątyni, to też była Ewangelia o Chrystusie. Bo świątynia była ogrodzona, ta na pustyni, bo na niej najlepiej się uczyć jest Ewangelii, bo ta już wybudowana przez Salomona, ona, to już był przepych, to już były potężne mury, złoto, tak? Ale najlepiej widać Ewangelię w tej świątyni, tej przenośnej na pustyni, gdzie dziedziniec był ogrodzony takim składanym ogrodzeniem, z płócien lnianych, na palikach rozwieszanych, płótna bardzo wysokie, 2,5 metra. Wiecie, no najwyższy człowiek nie mógłby tam zajrzeć. To ogrodzenie mówiło, że śmiertelnik nie może od tak sobie przyjść do Boga. Bo jest coś, co go oddzieliło od Boga. Co go oddzieliło? Jego grzechy oddzieliły go od Boga. A tam za tym białym płótnem mieszka święty Bóg. A po tej stronie jest grzesznik. I ten grzesznik tak mógł chodzić koło tej świątyni i próbować zajrzeć. Nie udałoby mu się. Ale gdyby tak obchodził cały ten dziedziniec dookoła, nagle natknął się na wejście. Wrota. I to bardzo szerokie, bo 10 metrów wejście. Nie było takiej potrzeby fizycznej. Przecież to wejście mogło mieć metr, mogło mieć 2 metry. Czy człowiek z barankiem nie wszedłby tam? Wszedłby tam. Dlaczego to wejście miało aż 10 metrów szerokości? To nie były bramy jakieś. To były tak, wiszące płótna, odsuwane. To szerokie wejście, to był też Jezus. To jest Jezus. To jest symbol Jezusa, który zaprasza. Który w Nowym Testamencie otwiera swoje ręce i mówi: chodźcie do mnie wszyscy. Tak, ono jest tak szerokie, żeby wszyscy mogli przyjść. Żeby wszyscy mogli się zmieścić. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni swoimi grzechami. Chodźcie. Ja dam wam ukojenie. Ja dam wam odpocznienie. Moi drodzy, naprawdę moglibyśmy analizować każdy element świątyni. I to wszystko mówi o Jezusie. To wszystko jest Ewangelia o zbawieniu. Ale 10. dnia 7. miesiąca następowało najbardziej uroczyste święto. Bo to, co mówiliśmy do tej pory, to była ta codzienna służba. Ale teraz była służba doroczna. Z dniem tym ściśle wiązała się myśl o dniu sądnym. Przeglądaniu przez Boga uczynków ludzkich. Służba dnia pojednania rozpoczynała się od włożenia baranka na ofiarę ustawiczną przez najwyższego kapłana, który tego dnia wykonywał swoje czynności. Po dokonaniu rytualnego obmywania i przy wdzianiu szat lnianych najwyższy kapłan składał najpierw ofiarę za siebie, za swój dom w postaci cielca, z ołtarza kadzenia nabierał pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli oraz miałkiego kadzidła i wchodził z tym wraz z krwią cielca poza wewnętrzną zasłonę do miejsca najświętszego. To był ten jedyny raz w roku, kiedy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego. Po co?
Dokonywał kadzenia przed skrzynią przymierza, tak aby obok kadzidła okryło wieko. Następnie krwią cielca kropił ponad wiekiem w kierunku wschodnim oraz przed wiekiem 7 razy. Od zgromadzenia Izraela otrzymywał 2 kozły, które stawiał przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie rzucał losy, który kozioł ma być dla Pana, a który dla Azazela. Azazel jest tutaj symbolem diabła. Po dokonaniu przebłagania za siebie i swój dom zabijał kozła przeznaczonego dla Pana i wnosił jego krew poza zasłonę, czyniąc z jego krwią podobnie jak to uczynił z krwią cielca, kropiąc nią przed wiekiem i ponad wiekiem. W ten sposób dokonywane było przebłaganie za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych ich grzechami, wniesionych do tej świątyni przez cały rok. Rozumiemy, ile tego było. To był ogrom grzechów, balast grzechów. Następnie najwyższy kapłan podchodził do ołtarza przed Panem i dokonywał przebłagania nad nim. Brał trochę krwi cielca i krwi kozła i pomazywał nią rogi ołtarza, a następnie odrobinę tej krwi kropił palcem swoim 7 razy, oczyszczając go od nieczystości synów izraelskich oraz poświęcał go. Po spełnieniu tych czynności przyprowadzał żywego kozła, wkładał na jego głowę ręce i wyznawał nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli w ciągu roku, składając je na głowę kozła. Następnie wypędzał go przez wyznaczonego męża na pustynię. Bez udziału ludzkiej ręki kozioł ten ginął na pustyni, ponosząc na sobie wszystkie wyznane nieprawości Izraelitów. Kiedy świątynia została w ten sposób oczyszczona, a lud pojednany, najwyższy kapłan zdejmował swoje szaty, w których dokonywał czynności oczyszczenia, ubierał inne szaty i przystępował do oczyszczenia dziedzińca, aby przy końcu dnia nie pozostawało z grzechu nic oprócz popiołu. Wszystko zostało spalone i do czysta omyte, wszystko nowe i czyste. To był ten jeden dzień w roku, dzień sądu, dzień oczyszczenia albo dzień pojednania. Wszystkie te 3 słowa odzwierciedlają to, co rzeczywiście tam się działo. No i teraz powstaje pytanie, jaką świątynię miało objąć oczyszczenie, o którym mówił Daniel w 8 rozdziale, aż do 2300 wieczorów i poranków, a świątynia będzie oczyszczona. No przecież nie było wtedy już ziemskiej świątyni w 1844 roku. Czyli musiało chodzić tylko o świątynię niebiańską. Tylko o oczyszczenie świątyni niebiańskiej. Tylko o sąd, który się odbywa, rozpoczyna w świątyni w niebie. I 1844 rok dlatego był rokiem rozczarowania. Dlatego, że tutaj właśnie pomylono jak gdyby te zdarzenia. Oczekiwano, że coś stanie się na ziemi, a to miało wydarzyć się w niebie. Miał się rozpocząć sąd. Sąd w niebie, oczyszczenie niebiańskiej świątyni. Bo innej w tym czasie na ziemi nie było. Mówiliśmy, że te wszystkie ziemskie świątynie, które nazwano świątyniami, to jest tylko uzurpacja, to jest tylko, no to co Daniel mówi, powalenie prawdy na ziemię i to dość skuteczne. I dlatego 11 rozdział objawienia rozpoczyna się wręczeniem Janowi trzciny mierniczej i poleceniem: zmierz świątynię. Dziedzińcem się już nie zajmuj. Poznaj naukę o świątyni. Poznaj to wszystko, co dzieje się w niebie. I zrozum, że rozpoczął się szczególny czas. Czas sądu w niebiańskiej świątyni. Ostatnia faza. Bo świątynia jak gdyby dzieli się na 3 etapy. Czas dziedzińca, czas miejsca świętego i czas miejsca najświętszego. Czas dziedzińca kiedy się zakończy? No z chwilą śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Czas miejsca świętego rozpoczął się w momencie wniebowstąpienia Jezusa, no i zakończył w myśl proroctwa biblijnego w 1844 roku. Czas miejsca najświętszego to jest 1844 do... No, nie mamy tej daty, ale do przyjścia Pana Jezusa. Nie będzie już kolejnego etapu. Czyli nawet gdyby historia świata miała jeszcze trwać 100 lat, gdyby nawet miała trwać jeszcze 1000 lat, to i tak sąd jest ostatnią fazą. Ostatnią fazą służby Jezusa w świątyni w niebie.
A że świątynia jest w niebie, to pamiętamy, czytaliśmy. Czytaliśmy wiele, wiele tekstów, szczególnie z listu do Hebrajczyków, że Pan Jezus wszedł do samego nieba, do niebiańskiego przybytku, jako sługa prawdziwego przybytku, który zbudował Bóg, a nie człowiek. Zresztą pamiętamy już Księdze Objawienia w 11 rozdziale. Pamiętacie? Czytaliśmy w 11 rozdziale w wierszu 19. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego. A skrzynia przymierza stała w miejscu najświętszym. Już zwracaliśmy na to uwagę, że jest to kolejny dowód na to, że to jest właśnie czas rozpoczęcia sądu. Również w objawieniu w 15 rozdziale mamy 5 wiersz, a potem widziałem, oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa. To jest inna nazwa świątyni niebiańskiej. Również 14 rozdział, wiersz 17 mówi, i wyszedł inny anioł ze świątyni, która gdzie jest? Która jest w niebie. Moi drodzy, moglibyśmy czytać Biblię i wielokrotnie znajdziemy takie teksty. Już nie chcę w tej chwili otwierać listu do Hebrajczyków, bo czas nam szybko biegnie do przodu, a myśmy już to czytali przecież. Chociaż chciałbym jednak mimo wszystko list do Hebrajczyków otworzyć, jeden tylko tekst przeczytać. To jest niedużo do tyłu, musimy się cofnąć. 1305 strona. I chciałbym tylko na jedną kwestię zwrócić uwagę. Mówiliśmy, co nie ulega najmniejszej wątpliwości, pisze autor tej książki, że ziemska świątynia wymagała oczyszczenia. Omówiliśmy, jak to wyglądało. A jak to się dzieje, że oczyszczenia wymaga świątynia niebiańska? Kto może tę świątynię zanieczyścić? Czyżby grzech miał dostęp do nieba? I popatrzcie, 9 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 23. Czytamy tak. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich, a odbicia rzeczy niebieskich to ziemska świątynia, ona była odbiciem niebiańskiej świątyni, były oczyszczane tymi sposobami. To, co omówiliśmy, arcykapłan wchodzący do miejsca najświętszego, kropiący krwią, czyli te sposoby były oczyszczane. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Czyli Pismo Święte mówi nam, że świątynia niebiańska potrzebuje oczyszczenia, czy nie? No czytamy, wyraźnie czytamy, że potrzebuje oczyszczenia, ale do tego potrzebne są już inne ofiary. Jakie ofiary? Lepsze czytamy. Potrzebna jest lepsza ofiara, aniżeli te ze zwierząt. Kto jest tą lepszą ofiarą? Jezus Chrystus, o którym Jan Chrzciciel powiedział, to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten prawdziwy Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Bo tamte były tylko symbolami, tylko cieniami, tylko imitacjami. A ten jest tym prawdziwym barankiem. I on jest tą lepszą ofiarą. Co zanieczyszcza świątynię w niebie? Jak te nieczystości można usunąć stamtąd? No świątynię w niebie zanieczyszcza dokładnie to samo, co zanieczyszczało ziemską świątynię, czyli grzech. My przecież wyznajemy w swoich modlitwach nasze grzechy, nasze upadki. Zanosimy je do naszego kapłana, do Jezusa. A On co z tym robi? No jest to rejestrowane niejako w świątyni. To nie jest dokładnie tak samo, jak było w ziemskiej świątyni krew, tak, mazane rogi ołtarza. Bo to są pewne symbole, to są cienie. W niebie istnieje rzeczywistość. Ale te grzechy, one nie przepadają gdzieś w kosmosie. One są zanoszone do świątyni niebiańskiej. I musi przyjść taki dzień, kiedy coś z tymi grzechami trzeba zrobić. W Starym Testamencie grzechy, które były wniesione do świątyni, czyli inaczej grzechy wyznane, co się z nimi stawało w dniu sądu? Były składane na kozła dla Azazela i wypędzany był na pustynię. Ostateczne konsekwencje ponosił autor grzechu. A kto jest autorem grzechu? Diabeł. Szatan. I to jemu te grzechy ostatecznie były przypisane, bo to był kozioł dla Azazela. Wszystkie grzechy włożone na niego i odesłane do adresata. Gdy będziemy czytali objawienie, 20 rozdział szczególnie, to autor grzechu, czytamy, tam ponosi konsekwencje tego grzechu. W jeziorze ognia ginie on, diabeł, szatan i wszystko to, co
zrobił na tej ziemi. To jest to spełnienie. To jest koniec, bo to było już na samym końcu dnia pojednania w ziemskiej świątyni. I tak samo tutaj sąd niebiańskiej świątyni kończy się jeziorem ognia. Konsekwencje grzechów wniesionych do świątyni ponosi autor grzechu. Szatan, diabeł, Lucyfer. A co z grzechami, które nie zostały wniesione do świątyni? Co z grzechami, które nie zostały wniesione do świątyni? No zostają na tych, którzy nie wnieśli tych grzechów do świątyni. Czyli zostają na człowieku. I kto ponosi konsekwencje później tego grzechu? Sam człowiek. A co jest konsekwencją? Jezioro ognia. Śmierć. I dlatego czas sądu, dzień sądu jest tak ważny. I dlatego w objawieniu czytamy: bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Oddajcie Mu chwałę. Przyjdźcie do Niego. Swoje życie oddajcie. Przynieście swoje grzechy. Bo wszystkie grzechy wniesione do świątyni będą przebaczone. Bóg mówi, choćby były wasze grzechy czerwone jak szkarła. Jak purpura czerwone. Nie ma takiego grzechu, który wniesiony do świątyni nie byłby przebaczony. Wszystkie przeżycia dnia, wszystkie moje upadki, ale i wszystkie radości zanoszę. Przedkładam Jezusowi. I to jest rejestrowane w niebiańskiej świątyni. I mogę być pewny. Nie ma żadnego powodu, aby Pan Jezus o tym zapomniał. Jeśli wyznany będzie grzech, czytamy, wierny jest Bóg i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Bo pamiętacie, jak analizowaliśmy na Księdze Daniela ten sąd? Bo tam na tym sądzie my nie stajemy osobiście. Tam na tym sądzie kto nas reprezentuje? Jezus. Czytamy w Księdze Daniela, zasiadł sąd i otworzono księgi. A w tych księgach co jest? Nasze życie. Każda księga to życie jednego z nas. A na końcu każdej księgi co napisane? Śmierć. Bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. I brak im chwały Bożej. I ten sąd tak naprawdę nie powinien w ogóle obradować. Ale czytamy, w pewnym momencie na obłokach niebieskich przychodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przychodzi przed ten tron sędziowski. To jest ten moment, kiedy Jezus przechodzi z miejsca świętego do miejsca najświętszego. I prosi, aby jednak każdą księgę indywidualnie rozpatrywać. Aby czytać każde nazwisko indywidualnie. I tam pojawiają się nazwiska. I przy każdym nazwisku pojawia się śmierć. I Pan Jezus z całą satysfakcją może powiedzieć: tak, śmierć to jest dobry wyrok. Tak, ten człowiek zasłużył na śmierć. Ale oto są moje rany. Oto jest mój przebity bok. Oto są moje zranione stopy. Ja umarłem za tego człowieka. Bo on uwierzył we mnie. On swoje życie oddał mi w moje dłonie. Jezus jest tym adwokatem. Ja go znam. Pan Jezus powiedział, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam przed moim Ojcem. I to jest ten dzień. To jest ten moment, kiedy Jezus wyznaje nas przed swoim Ojcem. I aniołowie szybko zmieniają wyrok śmierci. Wymazują go i zapisują tam życie. Albo zbawiony, albo oczyszczony. Cokolwiek tam napiszą, ale na pewno to będzie coś pozytywnego. I zbawiony jestem nie dlatego, że w życiu więcej zrobiłem dobrych uczynków niż złych, ale dlatego, że na tym sądzie Jezus pokazuje swoje rany i mówi, że śmierć to jest dobry wyrok i że śmierć już zaistniała. Ja umarłem za tego człowieka. Ale pojawia się inne nazwisko. I Pan Jezus wtedy mówi, nie słyszałem tego nazwiska. Pan Jezus, może jednak? Nie, ja nie znam tego człowieka. Ja nie znam tego człowieka. Biblia mówi, w wielu przypowieściach mówi, że ludzie tam będą pukać. Nie dosłownie będą pukać, to są przypowieści wszystko. Panie, myśmy w Twoim imieniu, Panie. Ja nie znam Was. Nie znam Was. Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed moim Ojcem. Moi drodzy, przyjmijmy to do swoich myśli, uwierzmy w to, że nasze zbawienie nie polega na tym, co w życiu robimy. Nasze zbawienie polega na tym, w kogo wierzymy i komu życie nasze oddajemy. Na tym polega nasze zbawienie. Zbawienie nasze polega nie na tym, jacy jesteśmy, tylko komu wierzymy, kogo znamy. Polega na kontaktach. A to jest życie wieczne, Biblia mówi, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Wiecie, jak w życiu takim normalnym zna się dobrego adwokata, no to jest się pewny. No jak się jest biednym i nie zna się żadnego adwokata, to co? Człowiek skazany jest na łaskę losu. Wiecie, znać takiego adwokata, najlepszego adwokata. Nie ma innego. Mamy takie znajomości. Wyobrażacie sobie? Takie znajomości mamy. W samym niebie. Najlepszego obrońcę, jakiego można sobie wyobrazić.
I to jest sąd. Czyli sąd w niebie zebrał się w 1844 nie po to, aby potępić świat. Sąd się zebrał, aby oczyścić świat, aby usprawiedliwić świat, aby zbawić świat. Oczywiście na tym sądzie będzie i wiele bolesnych chwil, kiedy wszystkie oczy będą zwrócone na Jezusa, a On będzie milczał i będzie mówił: nie znam tego człowieka. Aniołowie z bólem, być może z płaczem, z łzami, pozostawią wyrok śmierci. To jest sąd. W 1844 roku rozpoczęła się w niebie zaoczna faza sądu Bożego. Nastał czas dokonania oczyszczenia świątyni niebieskiej. Scena sądowa przedstawiona w Księdze Daniela w 7 rozdziale. Tu już powiedzieliśmy, ten sąd, który zasiada. Ale pamiętacie jeszcze 7 rozdział Daniela, tam te 4 zwierzęta wychodzące z morza, tak? Pamiętamy Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Potem mały róg, pamiętamy? Mały róg, 538 do 1798. I chyba 26 wiersz 7 rozdziału Daniela jest powiedziane: potem odbędzie się sąd. Sprawdźcie to w swoich domach. Czyli nawet w Danielu mieliśmy już informację, w którym momencie historii świata należy upatrywać rozpoczęcia sądu. Kiedy? Po działalności małego rogu. A kiedy ona zakończyła się, ta supremacja? W 1798 roku. Czyli koniec XVIII wieku. I 26 wiersz 7 rozdziału mówi: potem odbędzie się sąd. Waldku, tak jest? Tak. Władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć. Rozpoczyna się sąd, ale w momencie rozpoczęcia sądu jeszcze nie jest władza cała odjęta od małego rogu. Dopiero przyjdzie czas, kiedy ostatecznie będzie pozbawiony tej władzy. A o tym dopiero mówi 18 rozdział objawienia. My do tego jeszcze dojdziemy. Ale rozpoczęcie sądu. Ja chciałbym, mówię dzisiaj o tym, pewne rzeczy powtarzam, ale moi drodzy, jest to bardzo istotne. Tu chodzi o naszą tożsamość. Tu chodzi, bo jest to jedna w sumie z najbardziej, nie powiem, że trudnych, ale takich nietypowych, dziwnych może nauk w dzisiejszym chrześcijaństwie. Bo możecie przejść świat chrześcijański i w poprzek, i wzdłuż, i poprzekątny. Czy to kościół powszechny, czy prawosławny, czy kościoły protestanckie, nie ujmując nikomu niczego. Nie znajdziecie tej nauki w żadnym kościele. Uwierzcie mi, że tak jest. Nawet naukę o sobocie znajdziecie w niektórych kościołach. W niektórych kościołach znajdziecie wiele z tych nauk, które tutaj słyszycie. Ale nauki o sądzie, nauki o świątyni niebiańskiej nie znajdziecie nigdy, nigdzie. A to jest tak wspaniała nauka. To jest ta Ewangelia, o której pierwszy anioł głosi. I to Ewangelia, która ma być głoszona dzisiaj wszystkim narodom, ludom i językom. Moi drodzy, czasu jest zbyt mało. Ta Ewangelia musi być ogłoszona. Sąd zawsze kojarzył nam się być może do tej pory z wyrokami, z czymś niepopularnym, złym. Nie, tutaj sąd jest w kontekście Ewangelii. Bo ten sąd zebrał się po to, aby cię oczyścić, usprawiedliwić. Aby raz na zawsze te twoje grzechy złożyć na Azazela. Złożyć na tego, który jest autorem wszystkiego zła na tej ziemi. A ty, abyś był czysty, abyś miał białe szaty. Nie dlatego, że zasłużyłeś na nie, ale dlatego, że w swoim życiu uchwyciłeś się Jezusa. W swoim życiu uwierzyłeś w Jego miłość. I poszedłeś za Nim. I uwierzyłeś, że On umarł za ciebie. Tylko tym się różni chrześcijanin od niechrześcijanina. Człowiek wierzący od niewierzącego. Niech wam nigdy nikt nie wmówi, że w tym czy w innym kościele są lepsi ludzie albo gorsi ludzie. Nie, ludzie są wszędzie tacy sami. Ludziom każdego dnia wiele diabłów czepia się do ich marynarek, do ich ubrań, i z przodu, i z tyłu. To są ludzie, którzy każdego dnia toczą bój. Ale jeśli toczą ten bój sami, przegrywają. Ale jeśli oddadzą swoje życie w ręce tego najlepszego adwokata, będą zwyciężali. I to jest to poselstwo, które w czasach końca, w naszych czasach ma być głoszone, i to potężnym głosem. Jeszcze jednak pozwólcie, patrzę z przerażeniem na zegarek, ale to jest zbyt ważne, abyśmy to przeoczyli. Chciałbym, abyśmy Księgę Kaznodziei Salomona
abyśmy Księgę Kaznodziei Salomona otworzyli. To jest oczywiście Stary Testament za psalmami, a przed wielkimi prorokami, tak? Jeśli ktoś chciałby ze mną otworzyć. Ostatni rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. Przepraszam, że nie podałem strony. Salomona. Z czym wam się kojarzy Salomon? Z czego znacie Salomona? Czy słyszę? Wielka mądrość, wielkie bogactwo. Sprawiedliwość. No. Z tym sprawiedliwością to różnie było. Z tą jego moralnością też różnie było. Ale Salomon często. Nie wiem, czy wam się kojarzy Salomon ze słowem marność. Salomon, chyba żaden inny pisarz Starego Testamentu czy Nowego Testamentu tyle razy nie używał słowa marność. Marność nad marnościami, wszystko marność. To Salomon. To dlatego, że on przeżył życie i wiele rzeczy w życiu próbował. On mówi, że i próbował i wina, i kobiet, i książek, i władzy. I właściwie mówi, nie było niczego, czego on by nie próbował. I za każdym razem okazywało się to wielką marnością. Gonitwą za wiatrem. No wiele tego typu rzeczy pisze Salomon. I również ostatni rozdział swojej Księgi Kaznodziei Salomona od 8 wiersza chcę przeczytać. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Wszystko marność. No skoro wszystko marność, no to wszystko marność. Ale czy wszystko marność? Czytajmy dalej. Poza tym kaznodzieja był mędrcem. Uczył on także lud wiedzy, rozważał, badał, ułożył wiele przypowieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe, dał je jeden pasterz. Poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę. Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Chociażby nad tym słowem moglibyśmy się tutaj zatrzymać. Ile dzisiaj książek ludzie napisali? Ile jest doktoratów, filozofii? Ile jest najrozmaitszych koncepcji? Również religijnych koncepcji, bo my tutaj jesteśmy w kręgu religijnym. Przed chwilą powiedziałem, że mogliście przejść chrześcijaństwo wzdłuż, wszerz, po przekątnych. Wiele nauk znajdziecie. Ale na przykład nie znajdziecie nauki o świątyni. Nauki o sądzie. Naprawdę nie znajdziecie. Ale jeszcze jest jedną nauką będziecie mieli problem. Pamiętacie 12 rozdział, ten kłębek, nić Ariadny, pochodnia. Pamiętacie, co to było? Co jest tym kłębkiem? Co jest tą pochodnią na nasz czas dzisiaj? Co może nam rozróżnić Kościół prawdziwy od nieprawdziwego? Co to było? Słowo Boże, ale szczególnie przykazania Boże. Bo czytaliśmy tam 17 wiersz, że smok zawrzał gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych. Czyli lud Boży, Kościół czasów końca, będzie się również tym charakteryzował, że nie tylko będzie znał naukę o świątyni, nie tylko będzie głosił tę naukę o świątyni, nie tylko będzie znał naukę o sądzie, będzie głosił naukę o sądzie, ale będzie w sposób szczególny strzegł również Bożych przykazań. I teraz Salomon mówi, poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę. Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Wysłuchaj końcowej nauki całości. To jest już podsumowanie. To jest już koniec. Bój się Boga. Skąd to znamy? Czy nie tak brzmiał 14 rozdział objawienia? Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Bo to jest obowiązek każdego człowieka. Popatrzcie, Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną, czy dobrą, czy złą. Kaznodzieja Salomon nie znał przecież Księgi Objawienia, bo ona została zapisana przecież dużo, dużo później. A co tutaj pisze? No dokładnie to samo, co 14 rozdział. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę. Dlaczego? Bo nadeszła godzina sądu Jego. A ten sąd na jakiej podstawie będzie się odbywał? No czytamy tutaj. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Stroń od złego. Wiedz, co jest złe. A co ci pomoże rozróżnić, co jest dobre, a co złe? No tylko Boże przykazania. Tylko Boże prawo. Inaczej nie będziesz wiedział, co jest dobre, a co złe. Bo to jest obowiązek każdego człowieka. Dlaczego mówię o tym w ogóle? Dlatego, że to jest fantastyczne, że Pismo Święte tutaj układa nam się w taki przepiękny gmach. To nie jest tak, że jakiś autor coś napisał i to nie pasuje do Izajasza, do Jeremiasza, to nie ma jak umiejscowić. Nie, to musi pasować.
To musi być jeden taki precyzyjny gmach, którego nie będzie można ruszyć. I również to jest problemem dzisiaj. Znowu, możecie wiele kościołów zwiedzić. Różne poglądy na temat przykazań spotkacie. Jedni powiedzą wam, że w ogóle są nieważne. Inni powiedzą, a czy Bóg jest tak drobiazgowy, że będzie tam rozliczał nas będzie tam z każdej ze szczegółów. Tak? Ważne, żeby jakiś dzień święcić, a czy ważne, który? Przecież no święcimy coś. Tak? Czy to ważne? A popatrzcie, co Pan Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział. Ani jedna jota, ani jedna kreska. Czyli dla Boga ważna jest kreska, ważna jest jota. A ludzie tak sobie lekko to traktują. Mówią, a czy to ważne? A czy Bóg będzie taki drobiazgowy? A czy to ważne, który dzień? A czy to ważne, które przykazania? Czy zmienimy? Co to za problem? Ważne, żeby tam w duchu się utrzymać, chrześcijańskim. Moi drodzy, to jest zbyt ważne. To jest zbyt ważne. Abyśmy mogli to przeoczyć, abyśmy mogli to zlekceważyć. Ostatnią czynnością najwyższego kapłana w dniu pojednania świątyni ziemskiej przed zdjęciem szat, których usługiwał, było złożenie grzechów na kozła przeznaczonego dla Azazela. Gdy Chrystus zakończy swoje dzieło oczyszczenia, jako najwyższy kapłan i orędownik opuści świątynię niebiańską. Dzieło zbawienia zostanie wówczas zakończone raz na zawsze. I Księga Objawienia mówi nam o tym. 15 rozdział. Dzisiaj już nie przestudiujemy go, ale następnym razem przestudiujemy. 15 rozdział, ostatni wiersz mówi nam, 15 rozdziału Objawienia. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego. I nikt nie mógł wejść do świątyni. Czyli przyjdzie taki dzień, kiedy świątynia będzie zamknięta. Kiedy już więcej petentów nie przyjmie się. Kiedy nawet gdyby ktoś jeszcze pukał, już będzie zamknięte. Czytamy, i nikt nie mógł wejść do świątyni. To jest właśnie zakończenie. 14 rozdział mówi nam, nadeszła godzina sądu Jego, a 15 rozdział mówi o zakończeniu tej godziny sądu. Jak długo będzie trwał? Nie wiemy. Trwa już ponad 150 lat. Naprawdę żyjemy w bardzo poważnym czasie. Zresztą 10 rozdział, pamiętamy, czasu już więcej nie będzie. W dniach, kiedy 7 anioł zatrąbi, dokona się tajemnica Boża. Moi drodzy, ja chciałbym, żeby w waszych umysłach już teraz układało się to w taką jedną wielką całość. To wszystko jest w każdym rozdziale gdzieś porozrzucane. Teraz wy musicie to sobie składać, to musi się nam zazębiać. Tutaj wszystko naprawdę musi budować się w taki przepiękny gmach. Ale to jest dopiero pierwsza część poselstwa tego pierwszego anioła, bo jest też druga część tego poselstwa. Gdyż nadeszła godzina sądu Jego i potem jest i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Znowu moglibyśmy poświęcić temu sporo czasu i należałoby tak uczynić. Ale co to znaczy oddać cześć temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód? Po raz kolejny, chyba już po raz trzeci, nie wiem czy liczycie to, ale to już chyba po raz trzeci w Księdze Objawienia jest odwołanie się do Boga Stworzyciela. Pierwszy raz było, mieliśmy to w 4 rozdziale, drugi raz mieliśmy w 10 rozdziale i teraz mamy po raz trzeci. Ale ten trzeci raz jest najbardziej wyraźnym, jak gdyby zacytowaniem 4 przykazania z 2 Księgi Mojżeszowej. Bo gdy Bóg dawał 4 przykazanie, powiedział, pamiętaj, o dniu sobotnim, aby go święcić, 6 dni będziesz pracował i tak dalej, i tak dalej. I potem motywacja podana. Ponieważ w 6 dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze i źródła wód, dlatego Pan pobłogosławił dzień 7 i uczynił go świętym. Dlatego, że w 6 dniach stwarzał, 7 dnia odpoczął, dlatego ten dzień dał święty. Czyli w jaki sposób my dzisiaj możemy oddawać cześć Bogu Stworzycielowi? Uznając pomnik Jego stworzenia. Uznając pamiątkę Jego stworzenia, tą pamiątką, tym pomnikiem jest dzień sobotni. Jest dzień święty. Widzicie, jak to się wszystko zazębia? Przykazania. Ale w tych przykazaniach sabat. Ja nigdy nie chciałbym, abyście odrywali, jak gdyby, 4 przykazanie od reszty, od 9 pozostałych. Nie, to musi dokładnie się zazębiać, to musi pasować. Bo nic nie da nam 4 przykazanie bez 6, nic nie da nam 6 bez 1. Ale nic nie da nam 9 bez 4. Ono jest tak samo istotne.
jak wszystkie pozostałe. A ono w sposób szczególny podkreśla, że Bogiem, który nas stworzył, jest ten Bóg, który powołał do życia Adama i Ewę. Ten, który wcześniej ukształtował to wszystko, co nas dzisiaj otacza. Oczywiście to nie było takie jak dzisiaj. Dzisiaj jest jak gdyby tylko cień tego stworzenia, pozostałości jak gdyby tego piękna. Nam sobie nawet trudno dzisiaj wyobrazić, jak to piękne było, jak piękne będzie, ale gdy będziemy kończyli objawienie, tam Jan widzi nowe niebo i nową ziemię. I to jest to, co rzeczywiście Bóg ma dla nas. Jakże znamienna pod tym względem i piękna zarazem jest wypowiedź teologa rzymskokatolickiego. I tu chciałbym tę wypowiedź teologa rzymskokatolickiego wam przeczytać. Gdy na początku Księgi Genezis czytamy opis stworzenia świata i urządzenia ziemi, nie możemy oprzeć się wrażeniu, że między tym opisem a instytucją sabatu zachodzi ścisła łączność. Rzuca się w oczy przyczyna, dla której autor Księgi Genezis podzielił dzieło stworzenia na 7 dni. Chciał bowiem wypełnić każdy dzień tygodnia działaniem i dziełami Bożymi i uzasadnić później obowiązek święcenia dnia siódmego. Przecież Bóg mógł stworzyć wszystko jednego dnia. Ale jak potem by nam uzasadnił, że mamy święcić siódmy dzień? Autor natchniony stwierdza, że Bóg jest Twórcą i Panem Wszechświata i że wszystko, co oglądamy na ziemi, jest Jego dziełem. Korzystając z tych Jego dobrodziejstw, powinniśmy odnosić się do Boga z wdzięcznością, uwielbiać Go, miłować i służyć Mu całym sercem i całą duszą. Dzień siódmy poświęcił Bóg wyłącznie sobie, aby ludzie mieli czas na rozważanie Jego doskonałości i odnawiali się w duchu. Takie jest poselstwo pierwszego anioła, które rozpoczęło swój pochód przez świat od 1844 roku. Musisz znowu prorokować. Musisz znowu głosić te nauki. A szczególnie te nowe, może to nie nowe, ale te zapomniane nauki. Te podeptane, te powalone na ziemię. One dość długo były powalone na ziemię, bo 2300 lat. Już czas, aby powstały. Czas, aby głosić je. Zwracając uwagę ludzi na Jezusa Chrystusa jako jedynego orędownika w świątyni niebieskiej w związku z rozpoczęciem się godziny sądu, jak też eksponując Boga jako stworzyciela wszechrzeczy i istotę godną najwyższej czci i uwielbienia, co wyrazić można przez przestrzeganie w całości niezmiennego i niezmienionego przez ludzi dekalogu, 10 przykazań Bożych. Nie dlatego, abyśmy byli zbawieni przez nie, ale dlatego, że dzięki łasce zostaliśmy zbawieni. To jest ten pierwszy anioł. I teraz już szybciutko idziemy dalej. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Po raz pierwszy w księdze Daniela, jak ją czytamy, pojawia nam się słowo Babilon. Słucham? W księdze objawienia, tak. W księdze objawienia po raz pierwszy. Myśmy już używali wielokrotnie Babilon, odwoływali się do starożytnego Babilonu, ale w księdze objawienia po raz pierwszy. Zresztą w całej księdze objawienia nie aż tyle razy, bo dokładnie 6 razy występuje to słowo. To jest aż dziwne, że tak mało razy, ale ile razy występuje, to bardzo zdecydowanie i tak bardzo, bardzo wyraźnie, że nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Oczywiście, ale aby zrozumieć, czym jest ten Babilon tutaj w księgi objawienia, no musimy zrozumieć, czym był starożytny Babilon. Tam mający swoje korzenie w zamierzchłych czasach. Budowanie przez Nemroda miasta Babilon było kulminacyjnym punktem odstępstwa pod wieżą Babel. Czyli czytamy tutaj, że wszystko zaczęło się od wieży Babel, a później Nemrod czy Nimrod wybudował na tym miejscu miasto Babilon. Budowniczowie w pewnym momencie zdecydowali: uczynimy sobie imię. My pamiętamy, że po potopie Bóg powiedział znowu to samo, co do Adama i Ewy, że mieli się rozprzestrzenić na całej ziemi, czynić ją sobie poddaną, napełnić ją. Nie mieli być skoncentrowani w jednym miejscu. No ale ludzi jest coraz więcej, w pewnym momencie mówią, jak gdyby chcieli zaprzeczyć temu Bożemu poleceniu. Mówią: nie, uczyńmy sobie wieżę,
tak abyśmy mieli znak, abyśmy czasami się nie rozprzestrzenili. Wieżę widać, nawet gdybyśmy za daleko odeszli, to zawsze jest łatwo wrócić, bo widać wysoką wieżę. Uczyńmy sobie imię, czytamy. Cały projekt był niejako wyzwaniem rzuconym obietnicy Bożej, która brzmiała: już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Imię, które sobie obrali, aby było zapamiętane, brzmiało zapewne Bab-ril, co oznacza brama Boża. Czyli autor tutaj mówi, że pierwotnie to nazywało się bramą Bożą. To oni, nawet tam czytamy, że budując tę wieżę, chcieli jak gdyby sięgnąć do samego nieba. Czyli taką bramę stworzyć sobie do nieba. Czyli pierwotnie to nosiło nazwę brama Boża. Coś, co pierwotnie nosiło bramę, nazwę, piękną nazwę w sumie, brama Boża, zmieniło potem swoją nazwę. Dlaczego? Jak sprawozdaje nam Pismo Święte, konieczna okazała się ingerencja Boża w postaci pomieszania języków, co sprawiło, że dzieło nie zostało dokończone tego budowania wieży. Budowniczowie rozproszyli się po całej powierzchni ziemi. Miejsce pomieszania nazwane zostało Babel albo Babilon, co oznacza zamieszanie. Czyli miejsce, które miało być bramą Bożą, stało się miejscem zamieszania, pomieszania. Potężna wieża, która miała sięgać do nieba i być pomnikiem pychy, stała się pamiątką braku rozsądku i niewiary. Bo oni nie uwierzyli Bogu. Nie chcieli spełnić tego Jego polecenia. Od owego czasu do dnia dzisiejszego Babilon symbolizuje odstępstwo, wyniosłość, zamieszanie i zbawienie drogą własnych uczynków. W zasadzie, gdybyśmy tylko to zapamiętali, to wystarczy. Że Babilon symbolizuje co? Zamieszanie. I to zamieszanie, głównie tutaj w tym aspekcie religijnym, symbolizuje odstępstwo, wyniosłość i zbawienie drogą własnych uczynków. My, Boże, nie potrzebujemy Ciebie. My sami zrobimy sobie wieżę i dostaniemy się do nieba. Czyli my sami swoimi wysiłkami. My nie potrzebujemy Boga. I tak samo, moi drodzy, dzisiaj. Każdy, kto uważa, że może swoimi wysiłkami się zbawić, jest Babilończykiem. Dokładnie każdy. Obojętnie jak się nazywa. Czy katolik, czy baptysta, czy adwentysta. Jeśli myśli, że na drodze własnych wysiłków może osiągnąć niebo, zbawienie, to jest Babilończykiem. A jeśli wierzy w zbawienie Boże, że tylko Jezus jest w stanie dać mu zbawienie, że zbawienie jest darem, z łaski, to wtedy należy do tej drugiej linii. Bo my wiemy, Pan Jezus powiedział, że świat tylko jest podzielony na dwie drogi. I zawsze tak było. A kiedy podzielił się świat na dwie drogi? Już na samym początku. Od Kaina i Abla nastąpił podział. Wtedy, gdy składali ofiary. To jest ciekawa historia. Bóg ofiary Abla przyjmuje, ofiary Kaina nie przyjmuje. I do dzisiaj ludzie zastanawiają się, jak to się stało, dlaczego. Ale to właśnie tam powstał problem. Bo Kain przyniósł też dobrą ofiarę. My wcale nie czytamy, żeby tej ofierze coś brakowało. Ona była piękna, ona była wspaniała, to były najlepsze płody rolne. Najlepsze płody ziemi. Ale to była ofiara, jaką Kain sam zadecydował. Jaką sam wymyślił. To była ofiara jego pracy, jego wysiłków, jego pomyślunku, jego umysłu. Ja, Boże, Ci przyniosę coś fajnego, a Ty na pewno teraz łaskawie spojrzysz na mnie. Ale był obok Abel, który złożył ofiarę ze zwierzęcia. Zabił zwierzę, przelał jego krew. Abel rozumiał, ja wierzę, że rozumiał, że Bóg niczego nie potrzebuje, że Jego jest cała ziemia, wszystko, co ją napełnia. Nie potrzebuje ani naszych płodów rolnych, nie potrzebuje tym bardziej zwierząt, a tym bardziej, żebyśmy je zabijali. Ale dlaczego zabijam w takim razie zwierzę? Bo to jest wyraz mojej wiary, że ja mogę żyć, dlatego że umiera ktoś niewinny. I tak naprawdę to nie to zwierzę, ale tak naprawdę Syn Boży umiera. Ktoś umiera w moim zastępstwie. Wiara w to. Czyli popatrzcie, już Abel jest zbawiony na zasadzie baranka zabitego, czyli zastępcy. A Kain myślał, że może być zbawiony na zasadzie swoich wysiłków. I Bóg potem mówi do Kaina, że on z powrotem może przyłączyć do tej Bożej linii. Ale Kain mówi nie. I czytamy, odszedł i na wschód od Edenu, tam założył swoją rodzinę i te linie się rozeszły. I do dzisiaj są tylko dwie linie. Są potomkowie Kaina i są potomkowie Abla. Potomkowie Kaina, no to później właśnie wieża Babel, potem Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Rzym później ten pogański, który przeszedł w Rzym duchowy, papieski, 1798 rok upadek. I objawienia mówi nam, czyli jak wszystko zaczęło się od Babilonu, kończy się na wielkim Babilonie.
I druga linia, Abla, Abel. I gdybyśmy tak prześledzili tę linię, to już na samym początku, już chyba w 14 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, spotykamy Abrahama, który spotyka Melchizedeka, króla miasta Salem, który na jego spotkanie wyniósł wino i chleb. Wino i chleb czego są symbolem w Biblii? Zawsze zbawienia z łaski, są symbolem Jezusa. Wino i chleb. To nieprzypadkowo wieczerza Pańska pod postacią wina i chleba. W Starym Testamencie, 14 rozdział, to jest początek Pisma Świętego. Już mamy wino i chleb. Melchizedek, król Salemu. Co oznacza słowo Salem? Miasto pokoju, pokój. Salem to pokój. Nawet jest pozdrowienie Shalom czy Salom. Pokój. Pokój z Tobą, pokój Tobie. Pokój, który może być uzyskany w Bogu. Pokój, który może być uzyskany dzięki ofierze Jezusa. Dzięki przelanej krwi, która symbolizowana jest w winie i dzięki życiu, które oddał Jezus na krzyżu. To jest to Jego ciało, chleb. I dlatego mamy chleb i wino już od samego początku. Dlatego mamy baranki składane w ofierze już od samego początku. Salem. Później pojawia nam się w Starym Testamencie inne miasto. Jeruzalem. Ale moi drodzy, nawet sama nazwa Jeruzalem. Jerusalem. Jeruzalem pochodzi od Salem. To jest Jerusalem, miasto pokoju. I w Nowym Testamencie, w objawieniu, dochodzi do nowego Jeruzalem. Tak jak czytamy o Wielkim Babilonie, tak potem ostatecznie czytamy o nowym Jeruzalem. Czyli, moi drodzy, historia zawsze idzie tylko tymi dwiema drogami. Szeroka droga i wąska droga. Babilon, zbawiasz się tam. Jeruzalem, zbawia Cię Bóg, a Ty wiarą przyjmujesz to zbawienie. Tak to wygląda, moi drodzy, w Piśmie Świętym. Jeśli starożytny Babilon był siedliskiem fałszywej religii i stąd też stał się synonimem zamieszania religijnego, to z powodzeniem można powiedzieć, że słowo Babilon występuje w Księdze Objawienia. To nic innego jak określenie jednego wielkiego zamieszania religijnego panującego w naszych czasach, na naszej planecie. Czy panuje dzisiaj zamieszanie religijne? Panuje kompletne zamieszanie religijne. I my czytamy tutaj, że ten Babilon współczesnych czasów upadł. No powiecie, no ale nie ma jeszcze końca. Ale to nie czytamy w tym znaczeniu, że upadł ostatecznie. Bo w 7 rozdziale już przed chwilą brat Waldemar czytał, że ostatecznie zostanie zniszczony z chwilą przyjścia Chrystusa. Ale osądzony jest teraz. I ten sąd jak brzmi? Że jest upadłą instytucją. To są upadłe kościoły. Upadłe moralnie, upadłe religijnie, upadłe co do nauk, które głoszą, pod wieloma względami. Nieraz się mówi o kobiecie, że jest upadła. To nie w znaczeniu, że ona nie żyje, bo ona żyje. Tak? Tylko jej zachowanie, jej prowadzenie mówi się, że o upadku. Mówi się o upadku moralnym. Czyli nie mówi się o końcu moralności, tylko mówi się o stanie, w którym jest. I w tym znaczeniu należy rozumieć upadł Wielki Babilon, bo niektórzy zarzucali, już wielokrotnie prowadziłem takie rozmowy. No jak wy mówicie, upadł Wielki Babilon, a przecież jest. No ale to, że jest, to właśnie patrz na ten Wielki Babilon i zobacz, jakim on jest w stanie. On jest w stanie upadku. On jest w takim stanie, jak opisuje go tutaj Biblia. Upadł Wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Znowu ciekawy termin nam się pojawia. Wino, czyli alkohol, tak? I to jeszcze szaleńczej rozpusty. Wiecie, gdzie alkohol, to i rozpusta. Gdzie alkohol, to i szaleńcza rozpusta. Ale znowu nie chodzi tutaj o jakieś orgie pijatyckie, czyli bacje. Chodzi tutaj znowu, jest to symbol pewnego upicia duchowego. Wiecie, gdy człowiek jest pijany, bo nieraz, ile razy nawet z was podchodziliście do mnie, szczególnie osoby nowochrzczone. No pastorze, mówię, jak to jest? No mówię do mego męża, do syna, do córki, i nic nie dociera, nic nie... A próbowaliście kiedyś z pijakiem rozmawiać, który już tak zamroczony jest? No mówcie mu, tłumaczcie mu. No i co, dociera coś do niego? No nic nie dociera. Bez sensu jest mówienie. A Pismo Święte mówi, że Babilon napoił winem szaleńczej rozpusty wszystkie narody. I wy się dziwicie, że mówicie do człowieka pijanego duchowo, on nic nie rozumie. Bo jest pijany duchowo. Bo już tyle napił się tych fałszywych nauk. Tyle się ich napił, że już nie dociera prawda. A wiecie, że nawet, że kłamstwo powtórzone 100 razy już jest prawdą.
To wszystko polega na tej zasadzie, ile razy to się mówiło, ile razy to się powtarzało, jak bardzo to już weszło do tych komórek, do naszego ciała. I teraz człowiek w takim upiciu, tym symbolicznym upiciu, tymi naukami najrozmaitszymi, a myśmy mówili, jak to już w okresie pergamskim, ile to nauk fałszywych weszło, ile to świąt weszło. Nawet stroje ochrzczono. Pamiętacie, że wystarczyło pokropić coś kropidłem i już pogańskie święto stawało się chrześcijańskim świętem. Posągi pogańskie stawały się bóstwami chrześcijańskimi. Przecież do dzisiaj chyba najbardziej czczona figura w Watykanie świętego Piotra, no to jest przecież Bóg Słońca, Jupiter. Moglibyśmy, ale wystarczyło tylko poświęcić to i już stawało się chrześcijańskim. I teraz przez wieki, bo to nie było przez 10 lat, przez 5 lat, przez to przez stulecia wchodziło do chrześcijaństwa. Przez stulecia te fałszywe nauki były głoszone. 2300 lat, moi drodzy. Prawda deptana, powalona na ziemi. A czytamy i to z powodzeniem, bo tam czytamy, cokolwiek czynił, to mu się udawało. I teraz wy dziwicie się, że mówicie do kogoś, a on nie słyszy. No macie odpowiedź, jest upity. Jest pijany winem szaleńczej rozpusty. Nie rozpusty, że prowadzi niemoralne życie. Ale Biblia tutaj mówi o tej rozpuście duchowej. Bo Biblia mówi, że naszym jedynym oblubieńcem jest Jezus Chrystus. Jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Jedynym kapłanem jest Jezus. No jeśli ty masz innych kapłanów, jeśli ty masz innych pośredników, jeśli ty masz innych orędowników, innych spowiedników, inne świątynie, no to jesteś pijany. Trzeba otrzeźwieć. Ale jak otrzeźwieć? Często to trzeba, tak jak alkoholika, bierze się na oddział zamknięty, na detoksykację. On cierpi. Niektórzy z was mi tu mówią, jak bardzo cierpią to odczucie, które tutaj przechodzimy. No mówicie mi o tym. Ja zresztą sam wiem, jak ja to przeżywałem. Jak ja bardzo to przeżywałem. Bo intelekt tak, akceptował. Intelekt rozumiał, bo to było wszystko logiczne. Ale uczucia, emocje, serce, to jest problem. I ja nigdy nie mówię, że to jest łatwe. Nigdy nie mówię, że decyzje są proste. Ale Pismo Święte objawia nam często tak nagą, taką brutalną prawdę. Ale co zrobisz z tą prawdą? Bóg apeluje do ciebie dzisiaj, abyś poszedł, abyś poszła za tą prawdą. Za Jezusem, który chce cię zbawić, który jest jedynym twoim orędownikiem. Zwłaszcza, że jest czas sądu. Być może twoje nazwisko będzie czytane jutro, może pojutrze. Może za rok, może masz jeszcze czas. I zresztą jest czas, bo dopóki czas sądu trwa, każdy ma szansę, aby przyjść do świątyni. Ale sąd już trwa. Oddaj swoje życie w ręce Jezusa. Ale musimy iść dalej. W upadku Babilonu również Nowy Testament, nie tylko Objawienie, mówi nam. Już nie będę tego czytał, bo chciałbym jeszcze króciutko powiedzieć na temat trzeciego anioła. Leci pierwszy anioł, drugi anioł, ale za nimi leci, czytamy, trzeci anioł. To jest to wszystko, bo ci aniołowie, ciągle pamiętajmy, to są ludzie, to jest to poselstwo, które musi być głoszone dzisiaj. Ono musi zawierać prawdę Ewangelii, ale ono musi zawierać również ostrzeżenia. Ja dlatego często mówię może rzeczy brutalne, często może trudne, ale już wam kiedyś mówiłem, że ja naprawdę wolałbym nigdy o tym nie mówić. Wolałbym, żeby minione wieki chrześcijaństwa były czymś pięknym, były czymś wspaniałym, ale tak niestety nie było. I Biblia nam to objawia. I chcę, żebyśmy mieli świadomość tego, jak było, jak jest i co jest przed nami. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu. Jakiemu zwierzęciu? Temu z 13 rozdziału, które wychodziło z morza, które miało 7 głów i ta jedna głowa była śmiertelnie raniona. Myśmy zinterpretowali, że tym zwierzęciem, ta śmiertelna rana, te 42 miesiące, bo tam był ten okres podany, to jest właśnie ten okres 538-1798, okres supremacji papieskiej. Ten tiatyrski okres, jeśli pamiętacie historię, 7 zborów. Wielkiego odstępstwa, okres inkwizycji, okres prześladowań. Kiedy Kościół, który kiedyś wcześniej, w pierwszych wiekach był prześladowany, teraz sam stał się narzędziem prześladowczym. Z potężnymi krzyżami na piersiach, z mieczami, nawracanie ludzi.
Straszliwy okres. Ale czytamy jej ta rana śmiertelna w 1798 roku. Ale potem wygojona. Wygojona do tego stopnia, że cała ziemia w końcu idzie w podziwie za tym zwierzęciem. I oto dochodzimy tutaj do końca. Jest powiedziane, jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu, ten anioł ostrzega. I ja dlatego przekazuję to poselstwo wam dzisiaj. Że jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi. A co jest tym posągiem? Czyli papiestwo, ta rana śmiertelna będzie tak wygojona, że dojdzie do takiej władzy, że potem posąg przemówił, tam czytaliśmy w 13 rozdziale. Czyli będzie mogło wydawać dekrety, ustawy z mocą obowiązującą. Bo dzisiaj ustawy kościelne no, mogą być tylko ustawami kościelnymi. Kogoś, kto jest niewierzącym, nie muszą wcale obowiązywać. Mnie również nie muszą obowiązywać. Ale czytamy, że dojdzie do takiej sytuacji, kiedy Kościół będzie miał już taki autorytet, ta rana będzie tak zagojona, będzie miał taką władzę, jak w czasach średniowiecza. Kiedy moc dekretów będzie mocą obowiązującą w państwie, czyli jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę. Co jest tym znamieniem? Niedziela. Skoro znamieniem Boga, pieczęcią Boga jest sobota, to pieczęcią zwierzęcia jest niedziela. Myśmy mówili tam o tym również dość wyraźnie. I to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A ten ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie ani w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Bo też tam mówiliśmy, że imię, tak? Liczba jego imienia, 666, to są te wszystkie rzeczy, o których już wspominaliśmy. No opis dość straszny. Tak, bo końcem diabła, końcem szatana, co jest? Już wspominałem wam dzisiaj. Jezioro ognia. Jezioro ognia i siarki. On będzie tam wrzucony. Ale nie tylko on, czytamy, będzie tam wrzucony. Gdzie to jest tutaj zapisane? A diabeł, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. Będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. To jest 20 rozdział, wiersz 10. Czyli nie tylko diabeł będzie tam wrzucony, ale również co? Zwierzę będzie wrzucone. Czyli ten mały róg ze Starego Testamentu z Księgi Daniela, zwierzę z Nowego Testamentu. Czyli ten kościół, który zwodził wszystkich mieszkańców ziemi, który poił ich tym winem nieprawdziwych nauk, jakkolwiek by mu się dobrze powodziło, czytamy, przyjdzie temu kres. I oczywiście na wyjaśnienie zasługuje jeszcze tutaj ten problem tych męczarni. Absolutnie nie chciałbym, abyście z tego fragmentu zrozumieli, że istnieje coś takiego jak piekło. Piekło, w którym palą się, czy pieką się dusze przez całą wieczność. Nie, piekło istnieje. Ale to, co tu jest opisane, piekło będzie rozpalone, czyli to jezioro ognia i siarki będzie rozpalone, to będzie to piekło. Tak? Piekło to grób, które ma pochłonąć szatana, które ma pochłonąć zwierzę, które ma pochłonąć fałszywego proroka, o tym będziemy jeszcze mówili. Tych wszystkich, którzy szli za złem, którzy nie oddawali pokłonu Bogu, którzy nie wybrali życia. Skoro nie wybrali życia, co się z nimi stanie? Śmierć, wybrali śmierć. Czyli śmierć, a śmierć nie zawsze jest aktem bezbolesnym. Śmierć jest również wielokrotnie bolesną rzeczą. I tu jest powiedziane, że ta śmierć w jeziorze ognia będzie czymś bolesnym. Będzie czymś, co będzie trwało. Nie minutę, nie dwie. Będzie rozłożone w czasie. Ale nigdy nie myślcie, że to będzie wiecznie trwało. Bo znowu to słowo na wieki wieczne oznacza skuteczne zniszczenie zła. Wieczne konsekwencje będą. Czyli zło będzie zniszczone z wiecznymi konsekwencjami, czyli nigdy nie będzie miało możliwości odrodzenia się. Ale to, co Malachiasz na przykład pisał w Starym Testamencie, że gdy przyjdzie dzień sądu, który będzie palił jak piec, że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki. Czyli ten ogień jak będzie palił? No tak długo, aż spali, aż te gałązki, korzenie zostaną spalone. Wiecie, no ogień nigdy się nie pali, gdy nie ma już co się palić. Gdy coś się spaliło, jest koniec tego. Zresztą, jeśli chcecie przekonać się o tym, sprawdźcie, bo już muszę finiszować, sprawdźcie to w domach. List Judy, to jest bardzo króciutki liścik, on nawet nie ma rozdziału, jest tylko jeden rozdział. Tak? I w liście Judy jest napisane, że Sodoma i Gomora są przykładem ognia wiecznego. Wiecie, możecie dzisiaj jechać na Morze Martwe, ja tam byłem, zaręczam was, tam żaden ogień się nie pali. Bo Sodoma i Gomora jak długo się paliła?
No tak długo się paliła, aż się spaliła. Gdy się spaliła, gdy już nie było nic, no to ogień wygasł. Został tylko popiół. Po tym popiele dzisiaj nie ma ani śladu. Ale skutek jest wieczny, bo minęło tyle tysięcy lat i dzisiaj nie ma śladu po Sodomie i Gomorze. I nigdy na tej ziemi nie będzie już śladu. Tak, Abraham tylko dym i zgliszcza widział. Czyli w tym znaczeniu należy rozumieć ten wieczny ogień, czy to jezioro ognia. Ono będzie się tak paliło długo, aż wszystko spali. Zresztą w świątyni, gdy w ostatnim dniu arcykapłan zdejmował swoje szaty, sprzątano cały dziedziniec, rozpalano olbrzymie ognisko, te wszystkie śmieci, wiecie, bo tam była i sierść, i te szaty kapłanów, wszystko zmiatano. To wszystko paliło się tak długo, aż się spaliło. I następnego dnia wszystko już było nowe. I dlatego w objawieniu jest powiedziane: i widziałem nowe niebo i nową ziemię. Wyobrażacie sobie nowe niebo, nową ziemię i gdzieś tam w jakimś krańcu nowej ziemi pali się piekło. O, coś strasznego. Wiecie, to w średniowieczu można było tak myśleć, można było tak nauczać, ale absolutnie nie dzisiaj. Biblia tak nie naucza. Chciałbym móc więcej mówić na ten temat, ale to może wszystko, co na dzisiaj. Tu jeszcze jest ten opis żniwa i winobrania od 14 wiersza. Myśmy nie poświęcili temu czasu. Ale to jest dość prosta historia. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział taką przypowieść o konkolu i pszenicy. Nawet tam ci słudzy mówią: no to powyrywaj konkol, bo konkol to są te złe rzeczy, pszenica to są te właściwe. A Pan Jezus mówi: nie, nie, bo jak będziemy wyrywali konkol, to możemy uszkodzić też pszenicę. Mówi: pozwólcie im rosnąć aż do końca świata, będą żniwa, wtedy oddzielimy konkol od pszenicy, konkol powiążemy w snopki i do ognia, a pszenicę do stodu. To jest symbol. Ta pszenica to są zbawieni, którzy osiądą życie wieczne. Konkol do jeziora ognia. Jak długo będzie się ten konkol palił? Aż się spali. I tutaj jest powiedziane: sierp, który miał zrząć całą ziemię. Czytamy, że ziemia została zrzęta. Część do zbawienia, ale czytamy część również na spalenie. Do tłoczni, tutaj jest też symbol tych winogron, które są ścinane. To wszystko są symbole tych żniw. Bo żniwa to nie tylko zboże, żniwa to również winogrona, ale są i złe, i dobre. My czytamy tutaj o tym wszystkim, co złe, co będzie wrzucone, stłoczone, krew czytamy. Tak, to nie będą ciekawe czasy. Oczywiście należy też to symbolicznie rozumieć. Nie wierzę, żeby krew faktycznie płynęła jeziorami potężnymi na wysokość wędzideł końskich, tak jak tutaj czytamy. Ale jest to symbol. Symbol tego, że zło zostanie zniszczone. Grzech zostanie raz na zawsze usunięty z naszej planety.